Czy znajdą Państwo minutkę, żeby porozmawiać o wypaleniu? Bo chciałabym tutaj kilka fajnych rzeczy powiedzieć. Zacznę od tego, że 76. Tyle procent osób, które pracują, czuje wypalenie przynajmniej czasem, albo częściej. To są badania z 2018 roku. Prawdopodobnie po pandemii może być gorzej. To jest trochę tak, jakbyście poszli na podwójną randkę. No i wiadomo, co się robi na podwójnych randkach. Chcecie rozmawiać o sztuce XIX-wiecznej Francji albo innych tematach i siedzicie sobie przy tym stoliczku i wy jesteście tu i teraz, a te trzy pozostałe osoby jakby odpływają. Mówią o robocie, o tym, że niby jest niedziela i niby fajnie, ale jutro jest poniedziałek i trochę się czują wypalone i trochę nie mają siły i nawet jak wracają po wakacjach, to nie pracują efektywnie. No i tak przyglądacie się temu. Ale to nie jest jeszcze najgorsza wiadomość tego wieczoru, bo 28% czuje wypalenie prawie zawsze. Czyli chodzi do pracy, ale nie pracuje efektywnie, źle się czuje w tej pracy, jest po prostu zmęczona i nie daje już rady. A jak ktoś nie daje rady, to wiadomo, co my robimy. Dajemy rady. Mówimy to może idź pobiegaj, albo adoptuj szczeniaczka, albo jedź nad Bałtyk na przykład, żeby sobie odpocząć. I to są wszystko bardzo dobre rady. Ale na to niestety już jest za późno na tym etapie. Bo ta osoba po prostu potrzebuje czegoś więcej. A jak to wygląda w branży IT? No bo ja akurat pracuję w takiej branży, gdzie hajs to nie jest problem, gdzie mamy piłkarzyki i mamy owocowe czwartki. I pewnie jak usłyszeliście o tym, że jest wypalenie w branży IT, to wiele osób mogło sobie pomyśleć jedną rzecz. I trochę tak jest, że jesteśmy trochę rozpuszczeni, ale chciałam dzisiaj powiedzieć o trzech rzeczach, które moim zdaniem mocno wpływają na wypalenie w branży IT i być może wpływają też na was, w jakiejkolwiek branży pracujecie. Ja nazywam się Ola Kunysz i pracuję w tej branży IT od kilkunastu lat. I jak zaczęłam pracę, to jest mniej więcej taki moment, że dinozaury już nie chodziły po ziemi, chociaż niektórzy mi to zarzucają. Zdążyło upaść Atari, ale jeszcze nie było Facebooka i YouTube'a, przynajmniej w Polsce. Więc nie jestem jak taka jedna nastolatka z Poznania, która na pytanie, czy wyobraża sobie, że kiedyś nie było internetu, zapytała, przez ile? Ja znam te problemy i zacznę od pierwszego tematu, którym jest pasja. I ktoś kiedyś powiedział, programowanie jest moją pasją. Wiecie kto? Ja. To było kilka lat temu i ja nie tylko uważałam, że programowanie jest moją pasją i to jest super. Ja uważałam, że jeśli tak nie jest u kogoś, to coś jest z nim nie tak, bo praca w IT wymaga tej pasji. To jest taki zawód, że tam trzeba po prostu mieć pasję, bo inaczej człowiek odpada. I dzisiaj jak o tym myślę i myślę o pasji, to stają mi przed oczami artyści, tacy, którzy tworzyli w ciągach narkotykowo-alkoholowych. I historia jest im za to wdzięczna. Mamy wspaniałe dzieła, które dzięki temu powstały. Natomiast pytanie, czy ktoś chciałby żyć życiem tych artystów. Ja za bardzo nie znam, przynajmniej z imienia i nazwiska, takich osób, które tworzą w ciągach narkotykowych w IT. To nie są autobusy w Warszawie, prawda? Ale takich, którzy tworzą w ciągach kofeinowych albo takich, którzy nie śpią po to, żeby pisać kod i są tym zafascynowani, to już kilka nazwisk by się znalazło. I okazuje się, że 2/3 pracowników IT deklaruje słaby stan psychiczny. To są badania z tego roku z Polski. Just Join IT i Twój psycholog.pl zrobili takie badania i okazuje się, że wcale ta branża nie jest taka kolorowa. Mało tego, 40% pracowników IT chce w ciągu roku zmienić pracę. Czyli jeśli pracujemy w zespole, to najprawdopodobniej do końca roku prawie połowa tych osób się zawinie, albo przynajmniej będzie podejmować takie próby. Strasznie ciężko się pracuje w takim zespole, kiedy wiadomo, że kilka osób jest już na wylocie albo to planuje. To jest to samo badanie. I wydaje mi się, że jakby wiele z tych problemów bierze się z tego, że my stawiamy znak równości pomiędzy pracą i życiem, że się utożsamiamy z naszą pracą trochę za bardzo, że jeśli robimy dobrą robotę w pracy, to jesteśmy super ludźmi, a jeśli nam nie idzie w pracy, no to znaczy, że to nasze życie jest takie nie do końca. I tak wygląda aktywność człowieka, który traktuje swoją pracę jako pasję i to jest GitHub, to jest jakby takie miejsce, gdzie programiści zbierają smocze monety, tak to określmy. I jeśli jest dużo tych smoczych monet, no to jeden taki prostokącik zapala się na zielono. Im więcej jest tej aktywności, tym bardziej szmaragdowa jest ta tablica. No i tak wyglądał wykres kolegi, który podzielił się ten na Twitterze w ciągu pierwszych 2 lat. Potem coś zaczęło się dziać. Tej aktywności było jakby mniej, ta efektywność spadła i w tym 4. roku on się całkowicie wypalił. Ja jak zobaczyłam ten wykres, to mówię, ciekawe jak było u mnie. No i sprawdźmy. Ja zaczęłam pracę tutaj mniej więcej w połowie roku, zaczęłam zbierać smocze monety na GitHubie i bardzo dużo się działo. Ja uwielbiałam swoją pracę, w zasadzie nie musiałam jeździć na wakacje, chociaż jeździłam. Jak widzicie, nie mam zapracowanych weekendów, tak jak kolega z Twittera. I w tym 2. roku było równie aktywnie, ale już pod koniec roku coś tam zaczęło się dziać. I w 3. roku na wakacjach ja postanowiłam przejść na pół etatu, bo już trochę byłam zmęczona. I poszłam do mojego szefa i mówię, słuchaj, chcę przejść na pół etatu, trochę mi się nie chce pracować, trochę jestem zmęczona, ale perspektywa zmiany pracy mnie nie kręci. Jak to widzisz? No i on mnie nie zwolnił, tylko powiedział, słuchaj, to jest poważna sprawa, to jest wypalenie zawodowe, ty musisz iść na terapię. Ja znam to z pierwszej ręki, bo moi znajomi, przyjaciele na to cierpią. I pomyślałam sobie, ja? Na terapię? Ze mną jest wszystko w porządku. Ja jestem dziewczyną ze wsi, ja sobie dam ze wszystkim radę. Ale powiedziałam, no okej, zobaczmy. No i poszłam na tę terapię. Mi się akurat udało trafić od razu na terapeutkę, która była fantastyczna, ze mną jakoś dobrze się dogadywała i ja już po kilku spotkaniach poczułam, jakby ktoś ściągnął mi taki ciężki plecak po takiej długiej wycieczce w górach i bardzo doceniam tę radę, którą wtedy dostałam od mojego szefa, bo jak widać tutaj już pod koniec roku znowu zaczęłam zbierać smocze monety i znowu stało się trochę lepiej. No i będę tutaj się dzielić takimi rzeczami, które moim zdaniem pomagają w tym, żeby unikać tego wypalenia. I pierwsza rzecz to jest oderwanie głowy. No może nie tak dosłownie, ale zrobienie czegoś, czego nie robicie. Czegoś takiego od czapy, co będzie wam sprawiać przyjemność, ale będzie w zupełnie innym kontekście. Czyli jeśli siedzicie na co dzień przy komputerze, no to granie w gry komputerowe może nie być takim najlepszym pomysłem w tym przypadku. Dobra, to mamy pasję. Drugą rzeczą, która moim zdaniem wpływa bardzo mocno na wypalenie, jest kult mądrości. My kochamy ludzi mądrych. My chcemy być mądrzy, żeby ludzie nas podziwiali. I tutaj mam historię moich 2 kolegów z pewnego projektu. Jeden mój kolega to był taki fajny gość, fajnie się z nim pracowało, on się przyznawał do błędu, dzielił się wiedzą, czasami prosił o pomoc, ale ogólnie był bardzo dobry też technicznie. No i ten kolega chodził praktycznie wyłącznie w koszulkach z konferencji. Miał z wielu konferencji różne koszulki. Raz nawet myśleliśmy, że może ma jakieś problemy z higieną, bo tam chodził kilka dni z rzędu w tej samej koszulce. Potem się okazało, że to nie była ta sama koszulka, tylko koszulka z tej samej konferencji z kilku różnych lat, więc on budował swoją markę w ten sposób. A drugi kolega to był gość, który pracował bardzo wydajnie, dlatego że pracował sam. Nikt z nim nie chciał pracować, on krzyczał, bił pięścią w ścianę, kiedy z kimś się nie zgadzał, także wszyscy go zostawiali i dzięki temu pracował bardzo wydajnie. I jak przyszło do awansu, to awansował ten drugi, co nauczyło mnie 2 rzeczy. Po pierwsze, to budowanie marki na podstawie koszulek z konferencji, które my jako programiści bardzo często robimy, nie do końca działa na management, czyli oni tego nie kupują. A po drugie, za dużo wybaczamy osobom, które uważamy za mądre, za takie samodzielne, właśnie bardzo dobre technicznie. I to już się zaczyna wcześniej, jak szukamy ludzi do pracy. Ogłoszenia o pracę bardzo często wyglądają tak, że jest cała lista rzeczy technicznych, które mamy do spełnienia i praktycznie nic z jakiejś umiejętności miękkich. To my szukamy w końcu współpracowników, czy szukamy gwiazd? Albo raczej, czy szukamy graczy zespołowych, czy pięknych i unikalnych płatków śniegu, albo mądrych w tym przypadku. I trafiłam kiedyś na taki wpis na blogu, gdzie gość pisze, jestem zmęczony, bo czujemy się winni idąc spać, podczas gdy inni poszerzają granice zrozumienia. Nasza branża opiera się na błędnym kole poczucia winy. To napisał Jarek Pałka w 2016 roku i myślę, że nie przesadzę, jeśli powiem, że Jarek jest jednym z największych autorytetów w polskiej branży IT. I wiem, że Jarek już się tak nie czuje, ale znam niestety wiele osób, które czują dokładnie tak samo, że my sami budujemy taką branżę, w której jest to poczucie winy z powodu tego, że ja idę spać, zamiast rozwijać się w tym czasie. I gdybym mogła pozbyć się jednej rzeczy z języka polskiego, to wcale nie byłaby to konkubina czy libacja, jak niektórzy uważają, tylko zasłużony odpoczynek. Bo co to znaczy zasłużony odpoczynek? To znaczy, że ja muszę pracować na tyle dobrze albo na tyle wydajnie, żeby na ten odpoczynek zasłużyć, żeby mieć prawo do tego odpoczynku. Tymczasem dobrze jest wziąć przykład na przykład ze starożytnych Rzymian, którzy mówili ocium post negocium, czyli odpoczynek po pracy. No i pewnie wiecie, że Rzymianie znali się na odpoczynku jak mało kto. Można powiedzieć, że znali się na odpoczynku jak Mario Budowlaniec na budowlance. I to jest bardzo dobry przykład. Od nich należy się uczyć, bo oni właśnie znajdowali ten balans pomiędzy pracą a odpoczynkiem. Więc oprócz oderwania głowy polecam też zaplanować ten odpoczynek. Wrzucić sobie do kalendarza jakieś przyjemności, jakieś takie spotkania. Każdy na pewno ma takiego znajomego, z którym spotykacie się na ulicy i mówicie hej, musimy się spotkać, no musimy. I spotykacie się 3 lata później i mówicie no musimy się spotkać. Więc wrzucić takie spotkanie do kalendarza, zaplanować sobie coś przyjemnego i znaleźć ten czas nawet na nic nie robienie. Dobra, to mamy pasję, mamy kult mądrości. Ostatnią rzeczą, o której chciałabym dzisiaj powiedzieć, jest równowaga, a w zasadzie brak tej równowagi. Bo zazwyczaj jest albo za dużo, albo za mało. Albo krew cieknie komuś z nosa na klawiaturę, bo nie śpi już 3. noc, albo zmienia 2 linijki kodu w tygodniu, bo akurat jest uwięziony przez procesy. No i okazuje się, że 40% pracowników w IT uważa brak równowagi za powód wypalenia. To znowu jest badanie z tego roku. I muszę was tutaj zmartwić, bo równowaga nie istnieje. Może jakoś długofalowo tak, ale nie ma szans, żeby każdy nasz dzień był taki sam i żeby był idealny. Bo nawet zobaczcie na mnichów buddyjskich. Oni cały czas ćwiczą się w tej równowadze, mimo tego, że są zabrane im wszystkie problemy takich zwykłych śmiertelników jak my. Bo oni nie mają dzieci, które chorują, nie mają psów, które żygają, nie obcierają ich buty, nie mają bad hair day, dlatego że ktoś im wcześniej ogolił głowy, nie mogą zazdrościć sobie stroju, bo wszyscy są ubrani tak samo. No to jeśli oni ciągle muszą dążyć do tej równowagi, to co dopiero my? I okazuje się, że jest rozwiązanie na to. I to jest żonglerka. Żonglowanie piłeczkami, które są takimi ważnymi rzeczami w naszym życiu. I autorzy książki Jedna rzecz tutaj pokazują 5 takich przykładowych piłeczek, czyli zdrowie, praca, rodzina, życie prywatne i prawość. I na przykład zdrowie czy rodzina to są takie piłeczki kryształowe. One kiedy spadną, mogą się ukruszyć, mogą się nawet roztrzaskać, możemy ich już nigdy nie pozbierać. Ale taka piłeczka jak praca, ona jest raczej gumowa. Ona się raczej odbije. Nie wiadomo w którą stronę, nie wiadomo co tam się wydarzy, ale raczej wróci do nas. No na przykład prawość, czyli no, coś takiego jak sumienie, no to tam różnie, nie? Może być kryształowa, może być gumowa, to zależy od osoby. Ale ogólnie właśnie ta żonglerka tymi ważnymi dla nas tematami i niezaniedbywanie żadnej z tych piłeczek może właśnie nas uratować w tym takim poczuciu równowagi. Więc oprócz tego, żeby oderwać głowę i zaplanować odpoczynek, możemy też zadbać o siebie i o innych, poszukać tych piłeczek, tych ważnych rzeczy w naszym życiu i nauczyć się tym żonglować. I ja zdałam sobie sprawę z tego dopiero po terapii, bo większość mojego życia wyglądała tak. Ja pracowałam, jeździłam na hackatony, na konferencje, rozwijałam się, czytałam książki techniczne. No i stwierdziłam, że no dobra, no to teraz muszę zrobić coś takiego trochę może szalonego, muszę wyjść ze swojej strefy komfortu, więc poszłam na festiwal Beztroska i zaczęłam pleść wianki z kwiatów. To jest takie w miarę bezpieczne dla programistów, nie można sobie zrobić krzywdy, jest okej. Potem poszłam trochę dalej. Poszłam na warsztaty behawioralne z moim psem. Jak widać świetnie się bawiłyśmy obie. Trochę nabiłam sobie kilka siniaków, ale ciągle powiedzmy, że byłam gdzieś tam bezpieczna. Potem zaczęłam żeglować, znaczy dobra, żeglarstwo to jest duże słowo. Nie utopiłam się pływając na łódce, także było okej. Potem no to już poszłam po bandzie, bo zaczęliśmy jeździć na obozy jogowe, zrobiłam prawo jazdy na motocykl i zastanawiałam się, co dalej. Olka, gdzie są jakieś kolejne obszary? Myślę sobie, zrobię uprawnienia na obsługę wózka widłowego, ale mówię, nie aż tak, nie? To jeszcze sobie zostawię. Więc zaczęłam kręcić filmiki na TikToku i robić własne memy. No i jeśli ktoś próbował wrzucać memy ze swoją twarzą do internetu, to jest takie uczucie, jakby każdy pewnie zna ten sen, kiedy przychodzi nago do szkoły. I to jest takie głupie uczucie, bo wszyscy się na was gapią, ale nie możecie się ubrać z jakiegoś powodu, sny tak działają, że jest tak dziwnie. No tylko, że to nie jest szkoła i to nie jest sen i to jest naprawdę. I To jest, polecam bardzo to uczucie. Dużo uczy dystansu do siebie i człowiek tak zaczyna siebie trochę mniej poważnie traktować. I wydaje mi się, że też takiego dystansu do siebie nam trochę brakuje w branży IT. I nie umieściłam go co prawda pośród tych trzech najważniejszych moim zdaniem rzeczy, ale i w pasji, i w kulcie mądrości, i w równowadze ten dystans do siebie może nam pomóc. Jeśli ty jesteś w stagnacji albo jesteś w galopie i czujesz, że coś z tym twoim zawodem, z tą twoją pracą jest nie tak, to czasem warto po prostu się zatrzymać. Wcisnąć stop na chwilę. Wziąć wdech i wydech. To rozwiązuje 80% problemów. Tutaj możemy nawet spróbować teraz. Wdech i wydech. Ja tutaj chciałam zobaczyć, jak 500 osób spełnia moją prośbę, bo na co dzień zajmuję się testami, nikt nie słucha mojej rekomendacji, także bardzo jestem wam za to wdzięczna. I ta nauka żonglowania. Czasami uda wam się nauczyć samodzielnie, czasami trzeba się zwrócić do kogoś bliskiego, czasami trzeba się zgłosić do specjalisty, bo my tak bardzo dzierżymy tę jedną piłeczkę, że nie dostrzegamy tego, że te inne gdzieś tam upadają i roztrzaskują się. A życie jest jedno. I wypalenie zawodowe co prawda nie skraca go jakoś bardzo, ale sprawia, że jest takie no, trochę mniej przyjemne do przeżycia. I tutaj przygotowałam sobie taką kartkę. To jest życie. Proszę sobie wyobrazić, to jest życie. I jeśli jesteś kobietą w okolicach 40 albo mężczyzną w okolicach 35, no to jesteś na półmetku. To już jest za tobą. Jeśli jesteś jakimś piochem jak ja i potrzebujesz przynajmniej 8 godzin, no to 1/3 prześpisz z tego. Jeśli twoi znajomi, którzy sprzedawali ci fundusze inwestycyjne, mylili się i nie zostaniesz rentierem, a ZUS prawdopodobnie nie doczeka twojej emerytury, no to kolejna część idzie na pracę. I to jest to, co ci zostaje. Pytanie, czy chcesz spędzić to na wypaleniu i na walce z wypaleniem. I chciałam to teraz tak teatralnie podpalić, ale niestety przepisy PPOŚ tej sali na to nie pozwalają. W związku z czym życzę wam i sobie też, żebyśmy stworzyli takie przepisy PPOŚ, które nas też przed tym wypaleniem uchronią. Dziękuję bardzo.